Pan Sebastian Strędzyński. Czy jest pan zwolennikiem kreacjonizmu czy teorii ewolucji? Widzę podział w kościele rzymskokatolickim, gdzie nadal mamy kreacjonistyczne ostoje, na przykład Solbowski. Powiem tak, że ja nie widzę sprzeczności zasadniczej między kreacjonizmem a teorią ewolucji. Dlatego, że no, stawianie takiej, że albo, albo, to jest dyktowanie Panu Bogu, jak ma, że tak powiem, utrzymywać świat w istnieniu. Przecież niewątpliwie nastąpiła kreacja. No, teoria wielkiego wybuchu o tym świadczy, te rozmaite etapy, tylko że Pan Bóg nie postępuje w kategoriach czasowych, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. Więc tutaj się rok, przypomnę, że rok galaktyczny ma 250 milionów lat, a Układ Słoneczny liczy zaledwie chyba 20 lat galaktycznych. W związku z tym to zupełnie inne kategorie tutaj są. I jeżeli proces kreacji został zapoczątkowany i nadane mu zostały reguły, według których ta kreacja ma następować, to to teoria, z teorią ewolucji może być to całkowicie do pogodzenia. Tak jak Tadeusz Zieliński twierdził, że dla umysłu filozoficznie wykształconego różnica między monoteizmem i politeizmem nie jest różnicą nie do przezwyciężenia. Pan Tadeusz Wolc. Szanowny panie Stanisławie, proszę bardzo o odpowiedzi na przynajmniej niektóre z poniższych pytań, za co z góry dziękuję i pozdrawiam. Czy katolik może być żołnierzem? Czy nie stoi to w sprzeczności z przykazaniem nie zabijaj? Rozumiem, że w przypadku obrony własnej ojczyzny to nie ma problemu. Ale co, gdy na przykład taki żołnierz katolik byłby wysłany na przykład do Iraku czy Syrii? Czy w sytuacji, gdy ma na przykład taki snajper katolik rozkaz strzelić do dziecka, żołnierz nie ma czasu rozmyślać, czy dzieciak ten niesie ukrytą bombę w plecaku, czy jest całkowicie niewinny? No, jest tutaj pewna, znaczy zacznę może od tego, twórca chrześcijaństwa, można powiedzieć, bo tam Pan Jezus to był, no, ale nigdy nic nie napisał, ani słowa. Dopiero te spisane takie reguły chrześcijaństwa to sporządził święty Paweł. No i tam jest w takich dziejach apostolskich fragment, jak to między innymi rozmaite grupy zawodowe przychodziły do świętego Pawła, żeby się radzić, znaczy no, chrześcijanie, jak mają postępować. Między innymi żołnierze tam przychodzili, rzymscy. No i on nie mówił, żeby porzucili rzemiosło żołnierskie. Wcale nie, do tego ich nie zachęcał, tylko mówił im, żeby poprzestawali na żołdzie, żeby nie dopuszczali się okrucieństw i rabunków i gwałtów. No to i na tym stanowisku stoją wszystkie kodeksy wojskowe, między innymi część wojskowa Polskiego Kodeksu Karnego. Są przestępstwa wojenne, na przykład mordowanie dzieci jest przestępstwem wojennym. No i tutaj są tak dwie teorie, teoria ślepych bagnetów i teoria bagnetów myślących. Według teorii bagnetów myślących to żołnierz może się zastanawiać nad tym, czy przypadkiem rozkaz, jaki otrzymał, nie jest zbrodnią wojenną, a teoria ślepych bagnetów to, że nie powinien się nad tym zastanawiać, natomiast odpowiedzialność ponosi ten, który mu taki rozkaz wydał. Więc no i wreszcie w Syrii czy w Iraku. To jest zależne od oceny polityki rządu. Czy rząd prowadzi politykę awanturniczą i prowadzi politykę, że tak powiem, bandycką, czy też pamięta, że najlepszą metodą obrony jest atak. Pan mówił o obronie ojczyzny własnej, no to, że tutaj nie ma wątpliwości. Najlepiej ojczyzny bronić daleko od niej.
bo wtedy zniszczenia są gdzie indziej, a nie w ojczyźnie i to też jest element obrony. Więc to wszystko zależy od oceny właśnie słuszności takiej polityki, bo polityka międzynarodowa też może być oceniana w kategoriach etycznych. Drugie, Rafał Ziemkiewicz w swojej książce Hamnie zbuntowany twierdzi, iż Polakom cholernie dziś brak poczucia godności. I coś w tym chyba jest, bo ciągle się słyszy wojna przegrana, powstanie upadło, reformy nieudane, złotówka słaba itp. Jakie książki by pan polecił, aby zmieniać ten stan rzeczy? To nie książki, po prostu wie pan, trzeba wybierać z historii. Nie można się poddawać i pogłębiać sobie kompleksów tylko rozpamiętywaniem takich nieudanych momentów naszej historii, których całkiem sporo jest. Jeżeli już je rozpamiętujemy, to warto je rozpamiętywać w taki sposób, jakie czynniki doprowadziły do tego, że te momenty historyczne okazały się tragiczne. Ale koncentrować się na to, no na przykład mamy, zmarnowana została ta okazja całkiem. Minęła właśnie setna rocznica polskiego zwycięstwa w wojnie bolszewickiej. To było samodzielne polskie zwycięstwo, bardzo ważne, które w skali Europy i nawet świata, można powiedzieć, bez żadnej przesady, miało znaczenie. No i co? I tam właściwie nic. Rząd polski tego nie wykorzystał, tej okazji. A to była wojna zwycięska. Pierwsze polskie zwycięstwo, nawet nie pierwsze, bo Wiktoria Wiedeńska to jednak Jan Sobieski dowodził koalicją, a tutaj żadnej koalicji nie było, tylko to było samodzielne zwycięstwo polskie. Bo od jeszcze czasów, że tak powiem, właśnie Jana Sobieskiego, ale w bitwie pod Chocimiem, nawet nie pod Wiedniem, bo bitwa pod Chocimiem to była samodzielna. Trzecie pytanie. W rozważaniach na temat kary śmierci argumentował pan, że jest ona zgodną z nauką katolicką, ponieważ pan Jezus nie zaprzeczył słowom łotra wiszącego na krzyżu i słuszną odbiera karę. Chciałbym zwrócić tu na dwa fakty uwagę. Pierwszy, że Jezus wprawdzie nie zaprzeczył, ale i nie potwierdził słuszności tego stwierdzenia. No to od razu się do tego odniosę. Jak, co na tą deklarację, że my słuszną karę, my sprawiedliwą karę cierpimy, deklarację tego łotra, Pan Jezus odpowiedział, kiedy ten się zwrócił, żeby Pan Jezus o nim nie zapominał. To co Pan Jezus zrobił? Natychmiast go kanonizował. Jeszcze dziś będzie ze mną w raju. Przecież nie za to, że poświadczył ten łotr nieprawdę, tylko za to, że był przywiązany do cnoty chrześcijańskiej, jaką jest sprawiedliwość w stopniu heroicznym, w warunkach własnej egzekucji. Nie każdy by się na to zdobył i to zostało przez Pana Jezusa nawet w tak dramatycznych okolicznościach zauważone i docenione. Drugi jest taki, zastrzeżenie, że Jezus twierdził, że mowa powinna być jasna. Nie znaczy nie, tak znaczy tak. Zatem jeśli by Jezus chciał dopuszczać karę śmierci, to nie dawałby piątego przykazania, albo przynajmniej by potwierdził słowa łotra na krzyżu. Jak się pan zapatruje na taką argumentację? No jeśli chodzi o łotra, no to już powiedziałem. Piąte przykazanie to nie jest przykazaniem nadanym przez Pana Jezusa, tylko to jest jeszcze dekalog z prawa mojżeszowego. I jeżeli dobrze pamiętam, to ono jest sformułowane w innej trochę postaci, bo tutaj tłumaczenie jest inne, że nie zabijaj, natomiast ono jest w postaci nie morduj. Nie morduj. To jest jednak różnica jakościowa. No i wreszcie trzeci argument, że przez ostatnie 2000, ponad 2000 lat Kościół nie widział sprzeczności między doktryną katolicką a karą śmierci. I dopiero papież Franciszek taką sprzeczność dostrzegł. Proszę Państwa, no, katolicy wierzą, że Kościół funkcjonuje w takiej nieprzerwanej asystencji Ducha Świętego. Dlatego z tego wypływa dogmat o nieomylności papieża. Więc jeżeli Kościół się przez ostatnie 2000 lat w tak ważnej kwestii mylił,
to jeżeli papież teraz podważa dotychczasowy stosunek Kościoła, to skąd mamy u diabła pewność, że teraz się nie myli? Papież Franciszek podcina gałąź, na której sam siedzi. Bardzo nad tym ubolewam, no ale tu nic na to nie poradzę, nie mam na to żadnego wpływu. Pan Paweł Golianek. Szanowny panie Stanisławie, co sądzi pan o postawie i dokonaniach generała Charlesa de Gaulle'a? Czy jest pan w stanie wskazać na światowej scenie politycznej równie wielkiego, dostojnego i oddanego męża stanu? Serdecznie pozdrawiam, dużo zdrowia życzę. No, rzeczywiście, generał de Gaulle był Francuzem i to takim Francuzem, który można powiedzieć, że czuł każdym dwukienkiem własnego ciała wielkość Francji i robił wszystko, żeby tej wielkości nie uronić nawet od okruszyny. Z tej wielkości Francji. Nie zawsze mu się to udawało, ale na ogół mu się udawało i jego, zwłaszcza jak był w Londynie w czasie wojny, no był na łasce rządu brytyjskiego przecież, ale wcale nie kucał przed Churchillem tak, jak to robił generał Sikorski. Tylko się mu stawiał i Churchill kiedyś mu tak radził dobrotliwie, mówi, niech pan patrzy na mnie, ja się uginam się i prostuję. A de Gaulle mu odpowiedział, ja tak nie mogę jak pan, jak ja bym się raz ugiął, to już bym się nie wyprostował. No, de Gaulle był wielkim mężem stanu, co tu dużo gadać. Był Francuzem, tak jak powiedziałem, a Francja to jest kraj, pan dumny, żeby nie powiedzieć pyszny.